Koty? Jak koty po japońsku robią? Nie, nie. A cykady? Nie mam pojęcia. Cześć, to jest podcast o Japonii, na który zapraszają Joanna i Konrad. Mamy teraz taki niecny plan, żeby zarazić was japońskim bzikiem. Do Japonii jeździmy od 2012. W tym roku wybieramy się tam ja po raz siódmy, Konrad po raz czwarty. O Japonii, jej kulturze, kuchni, nauce języka japońskiego, wreszcie o naszych bardzo intensywnych podróżach po tym kraju opowiadamy już ponad 8 lat. Wcześniej na blogu i podczas prelekcji podróżniczych, teraz tutaj w podcaście. Jeśli ty marzysz o podróży do tego magicznego kraju, to mamy dla ciebie świetną wiadomość. Możesz tam pojechać i my podpowiemy ci, jak tę podróż zaplanować i zrealizować, by przeżyć fantastyczną przygodę i nie stracić fortuny. No i opowiemy ci o japońskich świątyniach buddyjskich, chramach Shinto, o zamkach, japońskich ogrodach, bambusowych zagajnikach, o wspinaczce na najwyższą górę Japonii, czyli górę Fuji, o kąpielach w gorących źródłach na stoku aktywnego wulkanu. No to jest taka rzecz, którą można zrobić tylko w Japonii. O japońskiej kuchni, która wbrew opinii niektórych to nie tylko sushi i ramen, ale też o literaturze, japońskim kinie, ceremoniach herbacianych, pięknych gejszach. A goście, których zapraszamy, powiedzą ci również o kimonach, anime, cosplayu, wielu innych aspektach kultury tej klasycznej i popularnej. Słuchaj pierwszego polskiego podcastu o podróżach po Japonii i o japońskiej kulturze. Pamiętaj, nasz podcast to ojaponii.pl. Zapraszamy.